Naszym gościem jest Marcin Najman. Witaj, Marcin. Witam serdecznie. Jesteśmy pod halą Torwar, gdzie 15 maja zadebiutujesz na KSW. Jak nastawienie psychiczne przed pierwszą walką? No w tej chwili już jest wszystko dobrze. Miałem taki moment kryzysu jakieś 3 tygodnie temu, kiedy zegar niemiłosiernie tykał, a jednak te rzeczy związane z parterem no nie szły mi doskonale. Natomiast wtedy stwierdziłem, że jednak muszę się skoncentrować na tym, w czym jestem najlepszy i odpowiednio dobrać taktykę. I te ostatnie treningi z Robertem Kosteckim, ze znakomitym zapaśnikiem, bardzo silnym facetem, pokazały, że chyba będzie jednak dobrze. Co wiesz o swoim przeciwniku? Widziałeś jakieś walki swojego rywala? Widziałem jedną jego walkę z KSW Ekstra, która odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Z tego co wiem, ma 5 pojedynków, 5 wygrał, ale po tej walce, którą widziałem, no widzę, że jest to absolutnie zawodnik w moim zasięgu. Ja myślę, że ta taktyka i te treningi, które teraz robię, zaowocuje tym, że nie tylko wygram, ale udowodnię, że boks to jest po prostu najpiękniejszy, ale zarazem najskuteczniejszy sport ze wszystkich stylów walki. A czym go zaskoczysz? Walka w parterze opanowana, dasz sobie radę, jeżeli cię przewróci, czy nastawiasz się na to, że albo trafisz go powiedzmy w stójce, albo może być cienko? Powiem tak, no Robert Kostecki to zawodnik, który waży około 110 kg. Jest jednym z najlepszych w Polsce ludzi, którzy potrafią dochodzić do pozycji tej parterowej ze stójki. I gdy odbywamy takie treningi zadaniowe, no to już częściej mi się udaje jednak nie dopuścić do tego, aby do tego parteru doszło. A to myślę jest już wystarczający prognostyk do tego, by sądzić, że będzie dobrze. A jeżeli ty go przewrócisz, dasz sobie radę w parterze? Z tych wszystkich technik MMA najbardziej polubiłem podcięcia i klamrę. To co z Robertem też, to co, czego mnie Robert właśnie nauczył. Czuję się w tym dobrze, jestem dość silny fizycznie i akurat to czuję. Natomiast gorzej się czuję w tych rzeczach związanych z zakładaniem dźwigni. A to, nad czym teraz bardzo też pracuję, to wyjście z parteru. To znaczy ja nie mam zamiaru tam, gdy tam się znajdę, bo taka ewentualność rzeczywiście istnieje. Gdy tam się znajdę, nie będę absolutnie chciał tam walki kontynuować. Będę robił wszystko, by z tego parteru wyjść wszystkimi sposobami. A powiedz mi, jak kondycja, bo jednak MMA to będzie też ciężka walka. Jak z kondycją? Jak sobie dajesz radę? No muszę powiedzieć, że to jest trochę inny wysiłek niż w boksie. Wydaje mi się, że bo to jest na zgiętej przeponie. Duża część walki odbywa się na zgiętej przeponie. W boksie, w ringu jesteśmy jednak wyprostowani. I tak samo jak zapaśnicy mieliby, czy judocy mieliby problem z kondycją bokserską, z zadawaniem ciosu, tak bokserzy mają problem trenując na zgiętej przeponie. Po prostu to są takie różne techniki, które trzeba sobie też przyswajać. No i nie ukrywam, że tu doświadczenie też będzie robiło swoje. No, z dnia na dzień się wszystkiego nie da osiągnąć, ale myślę, że chyba będzie dobrze. Wróćmy teraz do boksu zawodowego, twoja dyscyplina. Andrzej Wawrzyk wyzwał Alberta Sosnowskiego na pojedynek. Ostatnie sukcesy Alberta zwiastują to, że jest w stanie pokazać naprawdę dużo w boksie zawodowym. Szanse Andrzeja Wawrzyka, jak przyjąłeś to wyzwanie Wawrzyka w stosunku do Sosnowskiego? Andrzej Wawrzyk to niewątpliwie bardzo, bardzo utalentowany polski zawodnik wagi ciężkiej. Do tego stosunkowo młody. Albert to z kolei zawodnik już dużo, dużo bardziej doświadczony. I wydaje mi się, że Albert jest w tym momencie na nieco innym etapie i tak nie za bardzo wiem, czemu by ta walka miała służyć Albertowi, gdy on ma w perspektywie walki. Naprawdę już w tym momencie mógłby nawet walczyć z zawodnikami z pierwszej piętnastki na świecie.
A co do Andrzeja Wawrzyka, no to ja nie wątpię, że Andrzej nie ma żadnego respektu przed Albertem. Absolutnie w to nie wątpię. Ale z tego co wiem, to najpierw jeszcze Andrzej spotka się chyba jednak ze mną.